Witamy Państwa w firmie Energy Gaz Polska. Dzisiaj przedstawiam montaż instalacji gazowej w Hyundai i30. Silnik, pojemność 1,6 litra, 16 zaworów, moc około 120 koni, 2015 rocznik produkcji. W aucie zamontowaliśmy instalację BRC Sequent 32 z podłączeniem pod OBD. Pokażę poszczególne podzespoły tej instalacji. Zaczniemy od reduktora, który znajduje się tutaj przy kielichu. Idąc dalej po przewodach mamy filtr fazy lotnej. Tutaj pod osłoną silnika mamy wpryskiwacze. Spróbujemy to zdemontować, żeby łatwiej było dojrzeć. To są pomarańczowe wpryskiwacze, czyli tej średniej wydajności. Jak najbardziej to się świetnie sprawdza w tych samochodach. Jak widać, osłona zamyka się na wszystkie spinki. Nie ma żadnego problemu, nic nie odstaje, wszystko jest pięknie. Tam z tyłu mamy filtr fazy ciekłej. No i ostatnim elementem instalacji gazowej spod maski jest elektronika sterująca, która znajduje się tutaj na skrzynce z bezpiecznikami. Przejdziemy teraz do środka samochodu, gdzie pokażę zamontowanie przełącznika gaz-benzyna. W tym przypadku klient zażyczył sobie zamocowanie tego przełącznika tutaj po lewej stronie kierownicy, w desce rozdzielczej. Tutaj widać, przełącznik jest wpuszczony, więc praktycznie licuje się z elementem wnętrza. Przejdziemy teraz do wlewu paliwa gazowego, który znajduje się pod klapką. Tu, jak widać, z miejscem nie ma szału, więc wlew został zamontowany ten na dokrętkę. Tutaj odkręcamy koreczek, który chroni nam przed dostaniem się brudu, pyłu do zbiornika. Wkręcamy specjalny adapterek. Mamy możliwość tankowania auta na dowolnej stacji paliwowej wyposażonej, znaczy posiadającej paliwo gazowe. Przez wlew tankujemy zbiornik. Zbiornik ma pojemność 49 litrów, 39 litrów do wyjeżdżenia. Tutaj znajduje się w miejscu koła zapasowego. Jak widać, tutaj podłoga bagażnika nie jest w żaden sposób podniesiona. Wszystko jest tak jakby w oryginale. Nawet został jeszcze zachowany schowek na tyle samochodu. Auto na pełnym zbiorniku zrobi około 430 km. Ponieważ pali 9 litrów gazu, benzyny paliło 8 litrów, koszt przejechania 1000 km na benzynie 1400 zł, na gazie już 180. Także na każdy 1000 km przejechanych na gazie względem benzyny zaoszczędzimy w tym przypadku 220 zł. Jest to bardzo ładny wynik. Instalacja tutaj kosztuje 2900 zł, w tym przypadku zwróci się po przejechaniu 13100 km. Dziękuję bardzo, ode mnie to wszystko. Zapraszam do Energy Gaz Polska na montaż i serwis instalacji gazowych.